Good cop, bad cop. Bad cop. Brutalna policja bije zakutego w kajdanki. Oto 22-letni John Willett niedawno przyjął kilka bolesnych komplementów od lokalnej policji. Zaczęło się, gdy policjanci zauważyli Willetta jadącego za szybko swoim samochodem i postanowili go zatrzymać. Willett spanikował, bo miał ze sobą narkotyki i postanowił uciekać. Po chwili porzucił samochód i próbował zbiec pieszo. Zorientował się, że nie ma szans na ucieczkę i poddał się. Podniosłem ręce do góry, mówi. Wtedy dostałem pierwszą tubę w twarz. Poddałem się i przestałem opierać. Policjanci nie przestali. Widzimy Willetta w kajdankach i z kolanem na twarzy. Słychać, jak błaga, by przestali. Czterech policjantów kopie i bije Willetta. Kontynuują po tym, jak znaleźli heroinę i krak w jego samochodzie. Przesadzili? Here's my opinion, he doesn't.